Oj kurczę. Deutschland willkommen. Nie do wiary, całą Polskę przejechałem. Żadnego korka nigdzie nie było. Płynnie wszystko. A do Niemiec nawet wjechać się nie idzie. No najgorzej, że ten dziad już działa. Już świeci na zielono i jeszcze w dodatku za stanie w tych kureckich korkach muszę zapłacić. No ale to jest pierwszy i nie ostatni. Za chwilę na ringu Berlina kolejny i koło Magdeburga jeszcze jeden i pewnie w Hanowerze następny. A że no, coś pięknego, uwielbiam jeździć po Niemczech, chyba jak zresztą każdy. Każdy, kto musi jechać po tych Niemczech, to klnie, na czym świat stoi. No ale cóż poradzić, jak to mówią, czas był przywyknąć, nie? No jest, dobra, jakoś może dojadę, zostało 460 km. Miejmy nadzieję, że jakoś się dotoczę do tego Bremen. No i znowuż to samo. Pięknież te autostrady niemieckie są koło Magdeburga tym razem. Już było jedno na granicy, było jedno na ringu Berlina i teraz jest koło Magdeburga. Masakra. Oj kurde, ale coś będziemy ruszać. Niesamowite. No, całe 100 metrów podjechane. Spoko, zostało mi 4,5 godziny jazdy na dychę i 260 km. I wcale nie takie oczywiste, czy ja dojadę. No, człowiek po to dzień wcześniej wyjechał. No ale coś. Coś kurwa zrobisz. No, taki los kierowcy w Niemczech. Dobra, starczy narzekania na Niemców, bo korki są wszędzie, w Antwerpii jeszcze gorsze. No, mam nadzieję, że tylko szybko pójdzie. Aplikacja na Etola działała do końca, wyłączyłem ją na granicy. No i zobaczymy, co przyniesie. Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenie dostanę. Pisaliśmy tam maila, czekać. Sam nie wiem, co tu robić, czy po prostu wypowiedzieć im tą umowę, wziąć z jakiegoś Eurowaga, czy skądś, no kurczę, nie mam pojęcia. No bo naprawdę, no czekamy, bodajże 8 września było zamówione, no i nadal nie mamy, no to kurde, już troszkę za długo, a poza tym bierzemy tylko i wyłącznie urządzenie na Polskę, bo pani właśnie powiedziała, że tam nie ma weryfikacji żadnej i po prostu to szybko dostaniemy. No to wzięliśmy tylko na Polskę, żeby to urządzenie było. No niestety, też się nie doczekaliśmy. No najważniejsze, że ta aplikacja działa i udało się jakoś tam przejechać. Nikt mnie nie zatrzymał, a inspekcji trochę stało. Znaczy nie jest źle. Kurde, no. No nic, stać, czekać, obserwować. No, wyjechałem z tego ształu, od razu trzeba było przycupnąć na pauzę. Jak widać, nie ja jeden. No ale prawie 1,5 godziny się zeszło. No, katastrofa, kurwa. Wymyślili zwężkę, kurwa. No, zresztą w tym Magdeburgu to tak jak w Hanowerze. Cały czas muszą coś wymyślić. No i tak czy siak powinien jeszcze dzisiaj dojechać, chyba że naprawdę coś się zesra strasznego. Teraz obejdę auto, czy nic się nie dzieje. Jakąś herbatę zrobię i jadę dalej. Kurwa, słabo się czuję, jakoś katar mnie dopadł okrutny. Oczy mi łzawią i gardło mnie zaczyna boleć. Już herbatę z miodem zaraz wypiję. No dobra, najważniejsze, żeby dzisiaj dojechać. Chciałem 11 pauzę zrobić, no niestety nie widzę tego. Niezwykle mało prawdopodobne, żeby udało mi się odstać tam 11, chociaż jak każą mi długo czekać, to pewnie wyjdzie. No nic, grunt, żeby dojechać i tam na miejscu tą pauzę robić. No farta mam nieziemskiego dzisiaj. 22, 10 km do celu. Kurwa, znowu zwężka, znowu korek. Naprawdę. Czy to muszą tak ludzi wkurzać? Do jednego pasa. Co oni znowu już wymyślili? Pachołki pewnie porozstawiać, jak zwykle. Niestety, no nienawidzę tego kraju. I wiem, ktoś, kto uwielbia te Niemcy, to niech sobie uwielbia.
Nie lubię czegoś takiego. Wieczny korek. Płaci się naprawdę niemożebne pieniądze za autostrady, na których cały czas się stoi. Także wiem, nie muszę tu przyjeżdżać, ale przyjeżdżam, bo jakoś pieniądze muszę zarabiać. A ode mnie akurat biorą te pieniądze tylko po to, żebym ja sobie nie mógł przejechać durnych 600 km, nie stojąc 3 albo 4 godziny w korku przy tym. Masakra, kurde, ależ mi ciśnienie na wieczór podnieśli. No, nareszcie, prawie dojeżdżam na miejsce. Blisko 3 godziny później niż myślałem. Także wesoły kraj, naprawdę. Ja mówię, tyle lat tu jeżdżę, no ale dzisiaj wyjątkowo jakiś paskudny dzień mam na narzekanie na niemiaszków. No ale jadę, do tego naprawdę ciężko przywyknąć, do tej durnoty, bo kto jeździ po tym kraju wie, że te ich remonty to jest taka głupota nieraz, taki debilizm, że to mózg dęba staje, jak głupie mogą remonty robić, nie tyle remonty, co wystarczą, że pachołków nastawiają i to stoi nie wiadomo ile miesięcy. Remont koło Hanoweru czy koło Magdeburga to przecież całe życie tam trwa. Ile jeżdżę, to co roku jakieś coś muszą wymyślić, żeby zakorkować to. Mówię, a dzisiaj to już wyjątkowo mnie szlak jasny trafiał z tych ich durnymi remontami, z debilnymi korkami. Strata czasu, nic więcej. Niemcy to jest mój rynek docelowy, także muszę tak, muszę tu jeździć i muszę się wkurzać, co nie znaczy, że mam to lubić i mam to zaakceptować z milczeniem. Nie, nienawidzę tego, nie lubię tutaj jeździć po tym kraju, ale muszę. Muszę gdzieś pieniądze zarabiać i to jest właśnie mój rynek docelowy i będę tu jeździł. Niestety, póki nie skończę tych zasranych remontów chyba. A jak skończę, to będzie przynajmniej fajnie się jeździć. Dobra, starczy tego biadolenia, wkurzony dzisiaj już na maksa jestem. W dodatku, że jest późno jak cholera, a jutro jeszcze, kurczę, samo to, że jestem w tym Bremen, to już szarga moje nerwy, bo wiem, że jutro, daj Boże, żebym ja stąd wyjechał. Mam tu rozładować i załadować jeszcze. Tutaj sam rozładunek może być koszmarny, a co dopiero jeszcze załadować. No mam nadzieję, że się mylę i jutro wstanie dzień, trochę lepszy humor będę miał. Bo na razie mówię, czuję się paskudnie, a te korki, ta jazda dzisiejsza to mnie jeszcze bardziej wykończyła. O, nowy dzień, nowe wyzwania, ale też i nowe siły. Oczywiście swoje 20 minut musiałem pod okienkiem odstać, no ale nic. Dostałem od razu żetonik, od razu wszystkie wskazania. I jadę tutaj najpierw na stanowisko trzecie. Rozładowuję, przejeżdżam na stanowisko piąte i ładuję. No mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, no zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie, no ale grunt, że nie czekam z pagerem w ręku i nie muszę właśnie czekać na rozładunek. O proszę, nawet czeka na mnie. Może nie będzie tak źle. Po prostu choć raz może wyjdzie szybko. No zobaczymy. Zobaczymy. O, a jednak nie, zabierają mnie z tego stanowiska od razu na piątkę. Dobrze, przynajmniej nie będę musiał przejeżdżać, rzucać mi. A już się prawie otworzyłem. Pasy pościągane, trzeba delikatnie jechać, żeby nic się samo nie rozładowało przypadkiem. Choć to za długie i za ciężkie, no ale mimo wszystko. Dobra, spoko, może tym razem nie pójdzie tak źle. Mówię, ja ogólnie miasto jako miasto Bremen to lubię, bo stałem tu kilka weekendów, naprawdę było miło. Pojeździłem sporo rowerem, pochodziłem, zresztą jest odcinek nagrany z Bremen, gdzie byłem w tym muzeum motoryzacji, naprawdę fajnie. A zobaczymy, może tym razem i
Enno pójdzie dobrze. No mam nadzieję, zobaczymy, no kurczę, choć raz mogłoby nie być źle. Ale jak to mówią, czas pokaże. O, jest moje stanowisko. Człowiek już pokazuje, objaśnia. No i dobra. Słuchajcie, wstaję, rozpieczętowuję się dalej. I zobaczymy, jak to pójdzie. Czy tym razem może nie będzie najgorzej. Super, załadowane szybko. I kurwa, będzie leciutko. Myślę, że 14-15 to wszystko. Normalnie muszę tu częściej się ładować jeszcze. Tempo ekspresowe, no troszkę się pomniej, 17 ton jest. Zawsze to lepiej niż 24 czy 25. I poszło, kurde, ekspresowo, super, tak jak mówię. Nowy dzień, nowe siły. Człowiek inaczej do życia nastawiony. Korki oczywiście dalej są. Tutaj bremen będę omijał delikatnie. Znam inną drogę trochę. Także troszkę to... troszkę ominę. I jutro dojadę? Tak, jutro powinienem dojechać na miejsce. Jest niecałe 1200 km. I jutro jutro będę spokojnie już w domu. Zajebisty kurs, kurde. Oby takich więcej. No niestety, raczej nie mam na co liczyć. Parę, dwa na pewno są, ale ile więcej to nie wiem. Ale może być, kurczę, super. W jedną, w drugą stronę w poniedziałek wieczorkiem wyjechałem. W czwartek wieczorkiem będę w domu. Elegancko. Dobra, jadę ja sobie dalej. Wymyślę, o czym tu w tym odcinku pogadać mądrym, żeby nie było tylko, że narzekanie na niemieckie ształy. Niech będzie coś i budującego, i pouczającego. Coś tam wymyślę. I taki będzie jeden odcinek za drugim. Ale no coś wymyślę. Wiem, że parę osób marzy o transporcie. To na pewno będzie coś o transporcie. No spoko, do Polski udało się wjechać. W razie czasu już mało, ledwo 2 godzinki. Ale jutro do domu dojadę. Mam nadzieję przynajmniej, że w Polsce nic się nie zesra. Idę zaraz, zjem jakiś obiad. Jakoś lubię na tą Nevadę zjeżdżać. To zjem sobie coś na szybko. Myślałem o zupie najpierw, ale nie, trzeba coś normalnego zjeść. No i lecę dalej. Trzeba dzisiaj też jak najwięcej ujechać, bo jak się Warszawa zesra jutro, no to dychę będę musiał rozmieniać, żeby dojechać, a chłopaki o 14 jutro do domu chcą iść. Nie bardzo chcą zostawać dłużej, żeby rozładować mi samochód. Dla mnie zresztą też mocno nie zależy. Rozładują to dobrze, nie rozładują to rozładują w piątek. Żaden problem dla mnie. Dobra, idę coś zjem. Mam nadzieję, że będzie dobre i świeże. No i bardzo dobrze. Najedzony, wykąpany. Pauza minęła, można jeszcze podjechać kawałek. Choć ze 2 godzinki tak mi się śmignąć jeszcze. Żeby ten. O kurczę, a co miś tutaj? Dlaczego mi tu pokazuje 11-godzinną pauzę? Co, już 3 dziewiątki zrobiłem? Poniedziałek? Kurczę, chyba tak. No niestety, trzeba będzie 11 godzin pauzy zrobić. No niepotrzebnie jak tak ruszałem. No ale trudno, już jak ruszyłem, to lecę. Do domu zawsze najszybciej się jedzie, także nie ma problemu. Ale tak jak mówię, człowiek się najadł, wykąpał, to nawet niemieckie korki nie byłyby teraz straszne. No, żeby nie było tylko narzekania na Niemców. W naszym PRL-u też są korki. Jestem na S8-ce zaraz za Warszawą. Nasi drogowcy też wcale się nie popisują elokwencją. Coś tam pewnie malują, coś tam pewnie wycinają. Akurat wtedy, kiedy się zakaz w Warszawie skończył i największy ruch ruszył. No niestety, takie czasy, taki los. Nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tworzenie tych korków. Bo ja myślę, że jakby ktoś pomyślał, choć ze 2 szare komórki użył do myślenia,
to połowę tych zatorów można by zlikwidować. Wiadomo, że nie wszystkie, no ale nieraz to są spowodowane w tak głupi, debilny sposób, że to jest masakra. No nic, trzeba jakoś się dostać, no czas przekroczę, chciałem na BP dojechać na placek po węgiersku. No i mój plan jest jak najbardziej do wykonania, ale niestety już prawdopodobnie z przegiętym tacho. Bo wjechałbym tam z paroma minutami zapasu, no ale nie w taki sposób, że stoję w korkach. No trudno, jak to się mówi, po to mamy papier w drukarce, żeby coś tam mądrego napisać. A wy nikomu nie mówcie. Dobra, toczę się dalej. Włączyłem instalację gazową teraz, żeby troszkę spalanie mi zbiło się. W dodatku, że zaraz zjeżdżam na Brok Małkinie, tamtymi wioskami będę jechał, to fajnie by było, żeby tej ropy troszkę mniej mi palił. Będę tej instalacji używał jak najbardziej, tylko właśnie w warunkach takich, gdzie tego paliwa najwięcej idzie. Czyli jeżdżenie po jakichś wioskach, jeżdżenie w korku, to niech lepiej z tego, niech lepiej tego gazu troszkę idzie. Mam jeszcze pół zbiornika, także spokojnie mi wystarczy tam z powrotem, później sobie gdzieś tam w Niemczech dotankuję. Dobra, dotoczyłem się na stację. Na smaczny placek po węgiersku. Przegięcie 4 minuty. Może ktoś nie wie, pokażemy jak to się robi. No na razie przełączyło na pauzę. Niestety każdą minutę trzeba opisywać teraz. Kiedyś 15 minut można było jechać bez opisywania. Teraz każda jedna minuta musi być opisana. Więc ok, drukuj, karta, oczywiście, no dzisiejsza data, dopiero co drukarka i za chwilę wyjedzie nam piękny, ładny wydruk. Niestety, każdą minutę. I pamiętajcie, że to trzeba robić wydruk zaraz, jak najszybciej po popełnieniu wykroczenia. Także ja za chwilę to opiszę, idę coś mądrego zjem i ruszam dalej. Dzisiaj podstawię do tartaku ten samochód, niech on se tam stoi, a ja spokojnie dzisiaj w domu. No słuchajcie, może dzisiaj o tym, jak oszczędzać w firmie. Małymi sumami no można zrobić dosyć sporo oszczędności. U mnie oczywiście największa oszczędność to jest kierowca, bo takowego nie mam. Sam jeżdżę i w ten sposób no najwięcej chyba oszczędzam. Kolejna sprawa, no to słuchajcie, na wszystkim można przynajmniej oszczędzić rozsądnie. Samo paliwo na placu, czy nawet szukanie stacji, gdzie jest taniej, jest szukanie operatora kart flotowych, który oferuje najlepsze warunki, to będą drobne sumy, ale później zrobią robotę. Tak jak mówię, u mnie paliwo od Blue, wszystko jest u mnie na placu. To za każdym razem jest parę stówek oszczędności przy tankowaniu, to wiecie, to jest sporo. Kolejna kwestia, na pewno no trzeba unikać błędów, bo błędy najwięcej też kosztują. Patrzeć, którymi trasami jeździć, żeby było dobrze. Nie mówię to o mijaniu jakichś autostrad czy czegokolwiek, no ale też jak się da, to trzeba, bo to są nasze pieniądze, tutaj nikt za darmo tego nie daje. Ale najważniejsze właśnie nie robić błędów, starać się sprzęt oszczędzać, bo wiadomo, jak się dba, tak się ma i sprzęt się tym odwdzięczy, że będzie długo pracował, a zawracanie się na miejscu czy jeżdżenie po krawężnikach wiadomo czym się może skończyć, że te opony za długo nie wytrzymają, a to też kosztuje. Słuchajcie, no oszczędzać można na wszystkim. Ja też nie robię jakichś zakupów przy granicy typu pasy, narożniki czy coś. Wolę pojechać do jakiegoś Opel-Transu czy gdzieś, gdzie na pewno będzie taniej. I to, tak jak mówię, to będą drobne kwoty, ale w czasie zrobi się naprawdę fajna sumka. Dobra, to tyle na ten temat, bo każdy musi sam do tego dojść i sam się tego nauczyć. Mam jeszcze jedną wiadomość. Kurczę, zimno dzisiaj.
Słuchajcie, zadzwonię do tej kancelarii prawnej, która zajmuje się jako pierwsza pozwem zbiorowym do BAG odnośnie właśnie zmiany prawa co do gazu CNG. No są wstępne koszty, nie wiem, dużo, niedużo, to nie jest absolutnie żadna reklama, tylko po prostu ja też czuję się oszukany i mam nadzieję, że uda się coś wywalczyć z tego. Od razu mnie uprzedzili, że proces potrwa od 4 do 6 lat. Także wiecie, z Niemcami walka musi być długa. Na razie mamy koszty powyżej 1000 euro za jedno auto. 1200 euro jest za jeden samochód, plus jakieś koszty 400 euro za koszty administracyjne. No i później jeszcze procent biorą od tego oczywiście. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Na pewno trzeba coś robić, żeby jednak kurwa się nie dać takiemu oszustwu. Z tego co wiem, to tylko ta kancelaria się tym zajmuje. Chyba że macie jakieś inne informacje, to z tego to chętnie posłucham, bo dosyć istotna sprawa. Link zostawię w opisie. I zobaczcie, no, czy to dobrze, czy niedobrze. Na pewno dobrze, że będą walczyć, a czy dobrze, że takie koszty będą, tego nie wiem. No dobra, koniec tego pierdzielenia. Pamiętajcie, nie zapominajcie subskrybować, łapę w górę. Komentujcie, dawajcie znać, o czym chcecie usłyszeć, dzwońcie, w razie potrzeby pomogę, odbieram telefony. Co nie jeden już się przekonał z was. No i tyle. Na ten wyjazd tyle było. Spoko, chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Tak jak mówię, nie zapominajcie subskrypcji, łapę w górę, niech się to niesie dalej. Towar dostarczony. Zwijam pasy, zaraz żona po mnie przyjedzie. I co? I do domu. Spoko, dojechałem. Jest jeszcze w miarę wcześniej, 16 godzina. Także jeszcze coś da się na pewno zrobić. Jutro chłopaki z rana rozładują, zabiorę samochód i zobaczymy, kiedy będzie następny kurs. No dobra, kolejny piękny dzień, niedziela. Ładne słoneczko, no przymrozek był. Ja przygotowuję auto do wyjazdu. Jutro podstawiam do załadunku w tartaku. No mam nadzieję, że wyjadę dopiero w środę, bo nie bardzo mam paliwo. Resztkę po prostu wleję, zaraz siodło przesmaruję. Troszkę luz skasuję, bo już zaczyna stukać. Mitsubishi L200 sprzedany, trudna sprzedaż. Pojedzie do Rumunii. Na razie czekamy na przelew. Wczoraj byli chłopaki, dwóch. Zostawili zaliczkę, no i dokonali przelewu, no ale no wiecie jak jest. Póki na koncie kasy nie ma, to ja samochodu nie wydam. Pojechali do hotelu, do poniedziałku będą mieszkać w hotelu, żeby przyszedł przelew i wtedy dopiero odbiorą pieniądze. Odbiorą samochód. No, wiecie, zaufaniem, ale mimo wszystko, no, nie puszczę auta, nie mając pieniędzy na koncie. No i co? Przygotowywać się pomaleńku i do przodu. Nie zapominajcie subskrybować, tak jak mówiłem, i dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca mojego pierdzielenia. No i dobra, wykorzystywać piękną niedzielę, bo już pewnie będzie jesień, będzie brzydko, szaro i ponuro, a na razie jest ładnie, także można coś dzisiaj podziałać.